Cześć, witam. Tak się złożyło, że ostatnio przeczytałam cztery książki, których akcja dzieje się w Afryce. I wszystkie cztery są godne polecenia. Zacznę od książek, których akcja dzieje się w Egipcie. Oto pierwsza z nich, wydana w serii Nowy Kanon Literacki, napisana przez francuskiego pisarza egipskiego pochodzenia Alberta Kozeri pod tytułem Szyderstwo i przemoc. Albert Kozeri nazywany był Wolterem z nad Nilu, a tutaj mamy następującą sytuację. Otóż w pewnym kraju, Egipcie, w pewnym mieście rządzi gubernator tyran, satrapa, który aresztowuje ludzi, wprowadza stan wyjątkowy, jest znienawidzony przez wszystkich. I mamy dwa ugrupowania jego przeciwników. Ugrupowania, które walczą dwiema odmiennymi metodami: szyderstwo i przemoc. Pierwsza grupa uważa, że takiego satrapę, który jest głupi, durny i w ogóle beznadziejny, można ośmieszyć, można wyszydzić. I że szyderstwo jest równie ogromną bronią jak pociski. I oni to właśnie organizują swoją grupę, wydają ulotki, plakaty wychwalające na pozór tego właśnie gubernatora. A druga grupa to jest grupa tych, którzy działają jak terroryści na sposoby im charakterystyczne, czyli postanawiają dokonać zamachu na gubernatora. Śmiechem można zabić, powiedział ktoś. I te dwa stanowiska się w tej książce ścierają. Bardzo ciekawie przedstawione jest miasto, państwo, a także środowiska tych właśnie przeciwników gubernatora. Akcja dzieje się w latach 60. XX wieku. Druga książka, akcja dzieje się w Egipcie w pierwszej połowie XX wieku, bardziej bliżej początku XX wieku. Jest to książka pod tytułem Grzech, napisana przez Yusufa Idrisa. W wielkim majątku, olbrzymim egipskim majątku, przypadkiem ktoś odnajduje na brzegu kanału zwłoki dziecka, chłopczyka. I właściciel majątku zleca zarządcy, aby ten w miarę szybko odnalazł matkę tego dziecka, żeby ona jak najszybciej została ukarana albo wydalona z majątku. I otóż ten zarządca podejmuje się tego zadania, szuka tej właśnie kobiety, szuka ją wszędzie, szuka wśród Egipcjan zamieszkujących majątek, wśród chłopów, czyli fellahów, wśród urzędników, a przede wszystkim wśród zachodniaków. Zachodniacy to była taka grupa robotników najemnych, bardzo biednych, którzy pracowali w olbrzymich majątkach latyfundiach, żeby zarobić na życie. Nie było to życie łatwe ani proste, bo pracowali od rana do zmierzchu, również kobiety, a tak naprawdę niczego nie mieli. I właśnie ten konflikt między rodzimymi Egipcjanami a zachodniakami jest znacznym utrudnieniem do wykrycia matki tego chłopczyka. Wszystko jednak zarządcy się udaje, to znaczy dowiaduje się, kto był matką, dlaczego dziecko porzuciła, jak się zakończyły jej losy. I kiedy to zostaje wyjaśnione, następuje pokój między zachodniakami a fellahami. Ta książka mówi o losach kobiet właśnie w Egipcie na początku XX wieku. O tym, że, no zresztą sami przeczytacie, to będziecie wiedzieć, ale też o funkcjonowaniu wielkiego latyfundium, takiego, które obsiadły dziesiątki urzędników, pomocników i tak dalej. Naprawdę bardzo ciekawa książka i co tak naprawdę w niej jest grzechem. Przenosimy się do Libii. Libia i terror Muammara Kaddafiego, pułkownika. Libia opisana przez Hishama Matara w książce pod tytułem W kraju mężczyzn. Bohaterem tej książki jest, zaraz tylko sprawdzę sobie, ile on miał lat, tak? Dziesięcioletni Sulejman, chłopiec, który mieszka z matką i ojcem. Ojcem, którego nazywa po arabsku baba. I właśnie tenże ojciec jest uznanym przedsiębiorcą, obdarzanym szacunkiem. I właśnie ojciec często wyjeżdża i wtedy Sulejman jest głową rodziny. Ale Sulejman odkrywa kiedyś, że ojciec zamiast być gdzieś tam w interesach daleko w kraju, jest w tym samym mieście, bo spotyka ojca na skrzyżowaniu, który jednak syna nie poznaje albo udaje, że go nie poznaje.
No i wtedy się rozpoczyna historia, z której wynika, że ojciec jest w grupie działających przeciw tyranowi, czyli przeciw Kaddafiemu. Jakoś tak się dzieje, że przyjaciele ojca zostają aresztowani i wreszcie zostaje aresztowany on sam, czyli ojciec Sulejmana. I jest to książka nie tylko o tyranie, nie tylko o okrutnym właścicielu, można powiedzieć, Libii, ale również o tym, co to jest zdrada, kogo i dlaczego i czy można zdradzić zawsze w obliczu tortur i przesłuchań. Jest to książka bardzo mocna. Najbardziej wstrząsającą sceną jest ta, kiedy na olbrzymim stadionie w stolicy Libii odbywa się proces. Proces właśnie przeciwników Kaddafiego. Proces, który jest transmitowany przez telewizję, przez radio. Stadion wypełniony jest po brzegi zwolennikami Kaddafiego, a finałem tego procesu jest powieszenie na oczach publiczności jednego z przeciwników, jak Kaddafi o nim mówi, terrorystów. Nasz Sulejman, żeby uniknąć losu swojego ojca, jego przyjaciół, zostaje wywieziony przez rodziców do Kairu, gdzie dorasta, i dopiero po wielu latach udaje mu się spotkać z matką i poznać prawdę o swoim ojcu, swojej rodzinie. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa książka o, jak powiedziałam, terrorze, ale przede wszystkim o zdradzie. O tym, czy zdrady może nieświadomie dopuścić się dziecko, czy może się w ten sposób przyczynić do śmierci kogoś innego. Naprawdę warto tę książkę przeczytać. No i teraz czwarta, której akcja dzieje się w Sudanie. Wspaniałą recenzję tej książki możecie zobaczyć na kanale Tu Czytam, ponieważ Asia o niej bardzo mówiła. Akcja dzieje się w 20-leciu międzywojennym w Sudanie, kiedy właśnie do rodzinnej wsi powraca ze studiów w Anglii pewien właśnie człowiek i tam poznaje bardzo zagadkową postać. Czekajcie, muszę przeczytać. Zagadkową postać Mustafę Saida, który przybył do tej wioski nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego. Poznaje tę postać i odkrywa się przed nim tajemnica właśnie przeszłości tego Mustafy, który również był bardzo wyjątkowym i uzdolnionym uczniem i studentem. Jako pierwszy Sudańczyk został wysłany na studia do Londynu, aby w przyszłości był kimś ważnym właśnie w Sudanie. Jak potoczyły się losy? Jest tutaj też motyw Izby Sinobrodego, ponieważ kiedy Mustafa znika w tajemniczy sposób, powierza opiekę nad swoją żoną i dwoma synami właśnie temu narratorowi naszej powieści, a wśród tych wszystkich przedmiotów pozostawionych był klucz. Klucz do pokoju Mustafy, do którego nie mogła wchodzić rodzina. Żona i synowie nigdy w tym pokoju nie byli. Narrator otwiera ten pokój i co tam widzi? Co tam ogląda? Co tam zastaje? Fantastyczna scena, kiedy właśnie wchodzi do tego właśnie pokoju Mustafy. Bardzo ciekawy język. No, książka ta okazuje się, jak widzę, była zakazana w krajach arabskich. W Egipcie umieszczono ją na indeksie, objęto zakazem druku za bluźnierczy i pornograficzny charakter. W Sudanie jest ona na indeksie do tej pory. Jako członek innej kultury nie mogę tego zrozumieć, ale tym bardziej była ona dla mnie interesująca. Te trzy ostatnie książki zostały wydane przez to samo wydawnictwo. Jest to wydawnictwo Smak Słowa, a zostały wydane w serii, zaraz Wam powiem, w serii Kontynenty. Te książki są nawet identycznie znakowane w środku i mają bardzo cudowną szatę graficzną. Także polecam Wam wszystkie tytuły. Na pewno się nie zawiedziecie podczas lektury. A ja uważam, że dzięki nim poznałam bardzo ciekawe kraje i ich mieszkańców. Dziękuję, do zobaczenia.